Cześć, witam po wakacjach. Jesteśmy na moim prywatnym ośrodku szkolenia strzeleckiego. Połowa października, piękna pogoda. Idealnie nadaje się do sportów strzeleckich. A dzisiaj chciałbym zaprezentować rewolwer Samuela Colta, sześcioszałowca. Co do rewolweru Colt, nie posiada przyrządów celowniczych. Posiada muszkę, natomiast jeżeli chodzi o szczerbinkę, jest to takie wyżłobienie w korpusie rewolweru, które pozwala faktycznie celować, ale nie jest dokładne. I regulowanie strzałów odbywa się praktycznie na tarczy, zmieniając punkt celowania. Przed przystąpieniem do strzelania załadujemy rewolwer 6 nabojami. Nie ukrywam, że ładowanie rewolweru jest swego rodzaju frajdą, w przeciwności do pistoletów, bo to raczej nie sprawia przyjemności. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Trochę działa magia dzikiego zachodu. Jest naładowany. Możemy przystąpić do strzelania. Jestem na stanowisku. Oddam 3 strzały próbne. Zobaczymy, jak wyszło. No, jak widać, jeden strzał mi szedł zdecydowanie w dół, ale dwa są ok. Ogólnie po strzałach próbnych można powiedzieć, że nie jest źle. Strzelimy teraz 5 strzałów testowych. Była okazja zobaczyć, jak się strzały układają, biorąc pod uwagę, że wykorzystałem 2 kamery do tego strzelania. I ładujemy rewolwer 6 nabojami do komory bębenkowej. Jak widzicie, to idzie sprawnie. Sprawdzamy, czy wszystkie są załadowane. Jest ok. No dobra, gotowy do strzelania. Jak to wygląda, ja teraz nie wiem, ale podejdę do tarczy i ewentualnie podzielę się wrażeniami. No, widać, że poszło dołem. Przesuniemy punkt celowania w górę i strzelimy jeszcze jedną piątkę. No, kolejna piątka elegancko ustawiła się centralnie, ale punkt celowania miałem tutaj na 6-5, to jest na szyi tej tarczy. Thank you.
Kolejna próba trafienia za 6 strzałami. 6 puszek. No to teraz spróbujmy się bardziej skupić. No cóż, wszystko to dobre, szybko się kończy. Trening strzelecki z rewolweru Colt dobiegł końca. Było przyjemnie, tym bardziej, że pogoda była sprzyjająca. Cześć, na razie, do następnego spotkania.